To jest właściwie film o różnych aspektach miłości, jak ta miłość właściwie determinuje wszystkie nasze zachowania, wszystkie nasze relacje, całe po prostu nasze życie. Zrobiłem film o różnych aspektach tej miłości, o odpowiedzialności, o dojrzewaniu do bycia z kimś. Prezydent się lubi, nagradza, odwozi do domu służbowym samochodem. Podrywa mnie, nie widzisz tego naprawdę. Ale fakt, że on cię lubi, może pomóc. Przecież nie ma w tym nic złego, że mu się podobasz. Inspiracją do powstania miłości były prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce swojego czasu w Olsztynie i było o tych wydarzeniach bardzo głośno. Była to historia domniemanego molestowania pracownicy przez prezydenta miasta. Jest czajnik? Spaliłam. Co ty się czajnikiem przyjmie? Julia Kijowska, która gra Marię, została wybrana po bardzo długim castingu. Szukałem osoby, która jest bardzo, bardzo emocjonalna. Ej, popatrz na mnie. Marcin Dorociński gra postać, która jest bardzo, bardzo pozamykana emocjonalnie. Natomiast Julia Kijowska gra postać, która jest bardziej otwarta. Przecież ona chyba rodzi. Maria jest kobietą, która strasznie kocha. A co to znaczy kochać, nie wiem. Chyba ciągle jeszcze. To jest 30-letnia dziewczyna, którą dopada życie. Czego jeszcze chcesz?